Zaczynamy. Tak, tak. Wszystko jest dobrze. Jest prawidłowa godzina. Zdążyłaś. Chodź. Pokaż tę usteczkę. No, myślę, że niewielką ilość będziesz potrzebowała. Nie są za małe. Można je powiększyć, ale nie za dużo. Myślę, że żeby efekt był taki bardzo naturalny, taki no glamour. No wiem. Wiesz, no ja też lubię naturalność bardzo. Cenię sobie naturalne kobiety, ale no medycyna estetyczna no po to została stworzona, żeby można się było upiększać, nie? O, w tym celu jestem tu dla Ciebie. Dobrze. Pozwól, że założę rękawiczki. Zmarzłaś? No już zima. Wzięłaś sobie wolne jutro, bo mogą być naprzmiałe. Dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Poleżysz w domu, troszkę kompresów porobisz sobie na ustach. Tak. Cieszę się. Ja się cieszę. Jeśli ty się cieszysz, to ja się cieszę potrójnie. Zupełnie naturalnie, nie ściskaj za bardzo. O, właśnie. A dolna warta? No, też niedużo potrzeba tego. 5 ml myślę, że wystarczy. W zupełności nawet nie. Uśmiechnij się teraz szeroko. No ten kącik tak troszkę opada, ale taka twoja natura. To może z tej strony troszkę więcej wstrzyknę, żeby się to wyrównało mniej więcej tak. No. Myślę, że dobrze. Nie, no nie będzie bolało. Nie martw się. Słuchaj. Nie takie rzeczy kobiety przechodzą i żyją. No. Ja ci znieczulę miejsce. Po prostu ci taki dam krem znieczulający i nie będziesz nic czuła. Ta igiełka jest tak cieniutka, że nie martw się. Naprawdę nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Nie ma co się stresować i nakręcać. Tak? Znieczulającego. Będzie odczuwalne po 5 minutach już, a nie będziesz czuła już nic. Później Cię tutaj dotknę po użyciu tego kremu i zobaczymy, czy zaczął działać. Jak zaczął działać, działamy i my. Nic. Oddychaj. O, przyszłaś tu po to, żeby wyjść piękniejszą, tak? A nie zestresowaną. To nie o to tu chodzi. No. Czas temu w modelingu już się zakręciłam, ale to nie moja bajka. Tak. No, tu nie mam ust zrobionych. Nie, ja jednak mimo tego, że to wykonuję, stawiam na naturalność. Nie, broń Boże, ja Cię nie oceniam. Jak najbardziej, jeśli tylko masz ochotę powiększyć sobie, co tylko chcesz, jak najbardziej po to jestem tu dla Ciebie. No właśnie.
drogę. Podnieś podbródek, proszę, do góry. Dolną wargę. To jest ten taki krem znieczulający. 5 minutkach on zadziała cię. Zadziała. Teraz dolną wargę. Pokaż. Pokaż malutko. Pokaż. O, już. Super. Widzę, że nie pomalowałaś dzisiaj ust, także nie muszę ci tak za bardzo, ale i tak muszę przemyć jeszcze tutaj te kąciki twoje. O. Teraz chwilkę odczekamy, dobrze? Tak. No potrzebuje ten krem trochę czasu, żeby zaczął działać. Nie chcę, żebyś czuła jakikolwiek dyskomfort. Chcę, żebyś się czuła dobrze. Tak. No już ci pokażę, jak wygląda igła. Już. Ja wiem, że każdy zawsze się stresuje i pyta o tą igłę. No. Ale naprawdę nie masz powodów do stresu. To tak mi się właśnie dzieje, że asymery. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Pomasuję ci troszkę tutaj po skronie, żebyś odczuła relaks większy. I ten dyskomfort twojego stresu troszkę. Już nic nie czujesz? No widzisz, mówiłam, że nie będziesz nic czuła. Dobrze, bardzo się cieszę, że już zaczęło działać. Możemy my też zacząć działać właśnie. Dobrze, moje słoneczko. Już zaczynamy. Rozluźnij się.
palce dotyk tego żelu. Nie będzie tak odczuwalny ten twój ból. O, dobra. Jedziemy z drugą wargą. Jedziemy. Leci, leci, leci. Super. Sprawdzam, czy drożdże. Dobrze, teraz tak zrób. I po krzyku. Jeszcze tutaj ci schłodzę. Szkoda. Jeszcze. O, właśnie, 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 właśnie. Tak. No i dobra. Obejrzyj się, tam lusterko jest za tobą. Zejdzie, to się tym nie martwi, to zaczerwienienie wokoło tak samo. Nic się nie przejmuj. Podejdź tu jeszcze na chwilkę. Chciałabym zobaczyć, jaki jest zarys tych ust. Tak, podejdź jeszcze. Odbijemy. Ślicznie. Popatrz, jaki masz uśmiech. Tak, ja sobie to zostawiam, bo jest przed. Widziałaś, jak przed wyglądało. Taki smuteczek miałeś na twarzy. A teraz? Dobrze, kochana, podejdź tu jeszcze. Przeleję jeszcze taką oliwką delikatnie. Bo masz takie zmierzchnięte. Więc o. No nie mów nic teraz. Ci tego na pamiątkę, ja tutaj mam w swojej kablocie te uśmiechy, tak? To jest moja wizytówka. Twój uśmiech jest moją największą wizytówką. Nie opisy na Facebooku czy tam Instagramie. To jest żywy dowód. Tak? No i co? W porządku. Przez taką godzinkę postaraj się nie jeść nic twardego. Tak? Uważaj na ciepłą herbatę, bo jeszcze delikatne są te usta. Przez rurkę najlepiej pij do końca dnia, więc będzie dobrze, będzie dobrze. Co, lustereczko, powiedz, przecie, kto najpiękniejszy na świecie teraz będziesz. A ty to jesteś śmieszna, wiesz co. Spoko. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę nie ma problemu. Jeszcze chcesz trochę żelu chłodzącego? Weź tego do domu. No, ja mam ich tysiące. To każdy klient dostaje jednorazowo. Więc proszę, weź do domku. Przetrzymaj chwilkę. Nie musisz od razu wychodzić. Możesz usiąść jeszcze przeczekać troszkę, żeby ci to zeszło. Ta opolizna i super. Cieszę się, że ci się podoba. O, to było głośne. Coś się działo. Dzwoni. Super. Operacja skończona. Thank you.